Kolejny piękny dzień i dzisiaj ponownie wyciągam tablicę z subskrypcjami, ponieważ widzowie, 4000 pozostało. 4000 pozostało do wbicia 200 tysięcy. To jest naprawdę niewiele. Zmieniłem już tutaj, jest 196 tysięcy subskrypcji. Dokładnie na plusie już wam mówię, że jest, uwaga, 196 365, co oznacza, że brakuje nam już niecałe 4000 do wbicia 200 tysięcy. Więc w tym momencie, jeżeli ktoś tutaj jest, jeżeli ty, widzu, nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to powinieneś to zrobić, żebyśmy wbili te 200 tysięcy. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Na kanale Szczypcom plus 59 tysięcy. Dzisiaj prawdopodobnie wybijemy 60, więc jeżeli też nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam, żebyście tam wbili. No i kanał Filip Szybka, 61,5 tysiąca subskrypcji, które już tam, że tak powiem, hula, ale muszę ważną rzecz powiedzieć a propos kanału Filip Szybka, ponieważ powiedziałem to ostatnio na plusie, chyba wczoraj albo przedwczoraj to powiedziałem i wiele osób poszło na kanał Filip Szybka, więc też powiem to tutaj, ponieważ tutaj są troszkę większe zasięgi, że za niedługo planuję wrócić na tamten kanał z troszkę innymi rzeczami niż dotychczas tam widzieliście, ponieważ normalnie były tam vlogi i teraz też chciałbym jakby robić vlogi, ale myślałem nad jakąś serią, którą będziemy mogli realizować tutaj przy komputerze, tak żebym mógł to robić, bo nie zawsze jestem w stanie wyjść z domu, nie zawsze mam pomysł, żeby wyjść coś nagrać na zewnątrz, a tutaj jest taka jedna rzecz, którą mogę robić bez przerwy, bo i tak ją robię w sumie co jakiś czas, a teraz mógłbym z tego jeszcze ponagrywać odcinki. Dokładnie mowa tutaj o serii Bit w 5 minut. Polega to na tym, że otwieram program, w którym robię bit, robimy bit w 5 minut, po 5 minutach nagrywamy do tego jakiś wokal i mamy taką nutkę zrobioną tak naprawdę na chwilę moment, więc nie będzie to nuta górnych lotów, ale taką, wiecie, może z czasem zaczniemy robić coraz lepsze produkcje i w sumie robię to głównie po to, żeby się nauczyć lepiej to robić, żeby robić to szybciej i tak dalej. No i chciałbym z tego ponagrywać odcinki, bo wydaje mi się, że może to być całkiem ciekawe i może wam się to również podobać, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co tam się będzie działo, no to wbijajcie na ten kanał, ponieważ mam nadzieję, że za niedługo się coś tam takiego może pojawić, więc czekajcie, oczekujcie, linki są oczywiście w opisie. A ja witam was oczywiście w Minecrafcie, jestem właśnie w domku Dave'a i w dzisiejszym odcinku musimy przede wszystkim najważniejszą rzecz zrobić, czyli ukryć moje najcenniejsze rzeczy, tak jak to mówiłem w poprzednim odcinku. Myślałem, gdzie to zrobić i przygotowałem sobie miejsce, w którym dzisiaj właśnie to zrobimy. I tylko muszę się przygotować, zabrać sobie odpowiednie rzeczy, które będę do tego potrzebować, a potrzebuję do tego... Wiecie co, no na razie chyba nie będę nic ze sobą brał tam, bo chyba nie, tak mi się wydaje. W ogóle mamy swój dziennik, którego nie wprowadziliśmy, co się działo wczoraj chyba, bo tu zrobiłem, że zamieszkałem z Dave'em, a wczoraj dzień piąty zostałem, Yeti mnie okradł, tak musimy to nazwać, Yeti okradł mnie w Minecraft. No może bez Minecraft będę, Yeti mnie okradł, tak napiszę po prostu, Yeti mnie okradł z cennych rzeczy. Coś takiego dajemy. Dobra, to jest dzień piąty i dzisiaj będzie dzień szósty. Oj, dzień szósty. No, dzień szósty. I w dzisiejszym odcinku, no, napiszemy pod koniec odcinka, co tam ma być. Ja na razie nie biorę ze sobą nic, bo tutaj nie będę nic potrzebować raczej. Tak mi się wydaje. Potem na niewidzialność jedną sobie zabiorę na wszelki wypadek, ponieważ na dany moment jestem sam na serwerze, ale może ktoś tu w każdej chwili wejść, więc wolę jednak się zabezpieczyć. Weźmiemy sobie elytrę tylko, bo to nam się jeszcze też może przydać i fajerwerki, które gdzieś tu były. A mamy w ekwipunku już, dobra. Uwaga, lecimy w miejsce, w którym będziemy dzisiaj, prawda, budować. Dzisiaj odcinek bardziej z budowania, dzisiaj odcinek z takiego przygotowania tego, co potrzebujemy. I uwaga, mamy tą głowę, którą dostałem od Milki. I wydaje mi się, że najciemniej będzie pod latarnią. Ona się nie spodziewa. Ona nie jest świadoma tego, że może coś się tam kryć. A patrzcie, tu zrobiłem sobie już takie coś, że jest woda. I normalnie nikt na to nie zwróci uwagi. Przebiegną, powiedzą, woda. Po prostu, żeby nawilżyć. Ale prawda jest inna. Klikamy to. Mam lepszy pomysł jeszcze, o kurczę, co ja w tym momencie wykminiłem, patrzcie to. Robimy tak. Robimy tak. Ojejku, gdzie jestem? Robimy tak. O, jesteśmy w środku. O kurczę, ale żem teraz wykminił. Ale żem teraz zrobił, dobra. Mam lepszy sposób, bo ja myślałem, że to będę rozwalać za każdym razem. A to jest lepszy sposób w ogóle, o wiele lepszy. Oj tak, tak, oj tak, tak. Tu dajemy wodę też, żeby to się wyrównało. Zabierzemy sobie ze środka. Stawiamy to, stawiamy... Teraz to wymyśliłem i ja nie mogę, widzicie? I tego w ogóle nie widać. A można wejść tak? Myk? Jesteśmy po drugiej stronie, tylko z tej strony też trzeba tą kładkę dać właśnie. Tu ją mamy, dobra, biorę ją stąd na razie. Tu, dobra, drabina mi tam... O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, muszę zrobić tak, musimy zrobić tak. I teraz tu trzeba postawić coś. Czekajcie, musimy zrobić... taką sytuację trzeba zrobić, o. Myk, myk, dobra. Coś takiego.
Tu rozwalamy, woda się tu wyrównuje. Świetnie, świetnie, wychodzimy tu. No i kozak, ale to teraz wymyśliłem. W ogóle nie pomyślałem o tym wcześniej. Myślałem, że to będę rozwalać, a się o kurczę, dobra, już myślałem, że spadnę tam. Już się zastanawiałem, czy ja tam będę musiał za każdym razem rozwalać jakby ten te dwa klocki, a tutaj okazuje się, że jest sposób jednak na to. Dobra, schodzimy na dół, bo tutaj jest to, co muszę wam pokazać, ale zanim wam to pokażę, to jeszcze tu odłożę tą drabinę i tutaj w skrzynce mam przygotowane rzeczy i właśnie, wiedziałem, że mam tutaj przygotowane te klapy, a te klapy mi się przydadzą na pewno dzisiaj, więc ja tutaj zrobię tak, o. Dobra, uwaga, mamy tutaj przygotowane miejsce, tu ogólnie jest mega ciemno, więc ja bym chciał to tutaj oświetlić. Na razie to oświetlę tym, tak żeby tylko, żeby wam pokazać, co tutaj się kryje, bo, albo wiecie co, mam tutaj lampy, mam te lampy, dobra. Bo ja tu tymi lampami chciałem to oświetlać w sumie głównie. Czym to się rozwala tak szybko? No na pewno nie siekierą, no ale rozwalam już to siekierą. Postawmy tę lampę na dany moment tutaj po prostu gdzieś tak, żeby to po prostu jakkolwiek oświetlić. Dobra, tu tak, trzy po prostu postawmy, to wystarczy. Okej, chciałbym zagospodarować to miejsce w całości tak, żeby zrobić tutaj bazę przeciwko Yetiemu. Taką, którą potrzebujemy, no bo jednak jest potrzebna nam taka baza. To jest taka baza, którą chcę utrzymać w tajemnicy przed wszystkimi. Totalnie nikomu nie chcę mówić o tym, że ona tutaj jest, ponieważ potrzebuję jakiegoś swojego miejsca, swojego azylu. Dlatego też tutaj jest takie miejsce przygotowane, w którym zaczniemy od tego, żeby zrobić mój pokój. Więc od razu dajemy wyrko, od razu zrobimy gdzieś tutaj jakieś jakieś wnęki na te, na lampy, tak żeby tutaj to oświetlić jakkolwiek. I wiecie co, jeszcze chcę tu zrobić coś takiego. Ja już tutaj myślałem na tym, jak to zrobić, jakąś wizualizację w głowie tego mam. O, na przykład coś takiego. Chyba jest git, nie? I tu, o, skrzynki moglibyśmy tutaj dać, też tu mam jakieś skrzynki, dobra, tu myk myk, coś takiego i tu możemy dać tak. Dobra, i mamy pokój zrobiony, fajny. I tu by można było jeszcze dać lampę jakąś, o, no, to by było git. Tak, o, coś takiego. Chociaż trzy lampy w jednym pokoju, czy to jest potrzebne? No tu cztery nam wystarczą do oświetlenia tego, dobra, to niech tak jest. Tu mamy w ogóle przygotowane mapy, stworzyłem też mapy po to, żeby zrobić właśnie mapę Palionowa całą, żebyśmy mieli wgląd na to, jak to wygląda, aczkolwiek jest to mapa taka sama, jak jest ta mapa Palionowa, ta taka, która tam, którą zrobiliśmy. A przydałoby się zrobić taką mapę większą, która będzie uwzględniała też zamek Yetiego, uwzględniała wszystko inne, więc może w przyszłości zrobimy coś takiego, zrobimy mapę, która będzie o wiele większa, tylko na dany moment nie miałem tyle map, żeby zrobić takie coś, więc zrobiłem tylko na razie mapę Palionowa. To wam za chwilę pokażę, jak to będziemy robić. Ale co teraz chcę zrobić? Tam zrobiłem wnękę na zbroję, nie mam stojaków na zbroję niestety jeszcze, ale one tam w każdym razie będą, można by było to jakoś tam oświetlić, na przykład tym grzybem można by było to oświetlić. Czekajcie, tutaj zrobić takie wnęki po prostu i tutaj zrobić coś takiego. Może być. I te liście, ja chciałbym te liście mocno wykorzystać, bo one tutaj mogą fajnie pasować. Zróbmy coś takiego. Tutaj jest dwa. Tu zróbmy trzy, tak żeby to było nierówne trochę, wiecie, żeby takiego artyzmu tutaj dodać, jeżeli tak to można nazwać. Coś takiego, to myślę, że git wygląda. I tu by można było, patrzcie, robimy tak, rozwalamy tutaj to i tu ustawiamy oczywiście tą lampkę. I tą lampkę też, czekajcie, tu bym skrzynki gdzieś dał. Trzeba jakoś te skrzynki tu wymyśleć, musimy zrobić tak, czekajcie, może najpierw zróbmy wnęki na światło. Zróbmy tu wnękę i tu. Na przykład, o, może być. Dobra, zabierzmy te światła w takim razie, żeby tutaj je włożyć. Jedna z drugą, dobra. Ej, ja mam już tak mało tych lamp, gdzie ja je wykorzystałem wszystkie? A, tu jest jeszcze jedna, okej, to my jeszcze jedną lampę tu gdzieś wykorzystamy, na razie dam ją tu. Coś takiego i teraz tak, skrzynki. Mam pomysł, czekajcie, zróbmy tak. Tak. O, to jest git. O nie, brakło mi skrzynek, nie mam skrzynek, naprawdę? Gdzie ja wykorzystam? Dobra, tu jest za dużo o dwie skrzynki w takim razie. Musimy je zabrać, dajmy to tutaj. I w ten sposób będziemy mieli git tutaj, dobra, fajnie. Tu by można było postawić, patrzcie, trochę coś takiego na przykład. O, mam tutaj nawet sześć, idealnie, wow, ale wymierzone. Wiem, że tam miałem drewno, dobra, okej. I teraz tak, co tutaj by więcej zrobić? Tu mamy zrobione skrzynki, będziemy tutaj na pewno coś w nich chować. Tutaj, to miejsce jest, no, dobra, zajmijmy się najpierw tym może. Tam by można było, wiecie co, zrobić... O, wiem co zrobimy, czekajcie, crafting, czy tu jest, tutaj crafting, przygotowałem sobie, dobra. Zróbmy tak i robimy półpłytki, uwaga, półpłytki i postawmy tutaj coś takiego, na przykład. Łańcuchy tu miałem, o, są łańcuchy, dobra, to zróbmy coś takiego, myk. Dobra, jest fajnie. I o, i tu byśmy mogli w tych wnękach zrobić właśnie te wszystkie takie, dać te jakieś stoły rzemieślnicze i tak dalej. To by, myślę, fajnie tam wyglądało. Tego jest trochę, ile tego mamy? Raz, dwa, trzy, sześć, idealnie. A nie, bo te beczka. Chociaż możemy tą beczkę dać tutaj razem z tym. Dobra, dajemy crafting.
Dajmy to. Dajmy tą beczkę tutaj na przykład. Tak i coś takiego. Może być. I tu na górze można by było... Ja miałem glowstone'a tutaj. Mam, dobra. To możemy zrobić, patrzcie, możemy zrobić tak, że zabierzemy to. I zrobimy tutaj... Chociaż nie wiem, czy to chyba się nie uda. Bo ja chciałem tutaj... Albo możemy spróbować... Dobra, spróbujemy to zrobić. Nie wiem, czy to wyjdzie tak, jakbym chciał. Ale możemy spróbować to zrobić. Dajmy tak. Tutaj glowstone. Coś takiego. Okej. Okay. I tutaj... To. A tutaj nie, tutaj normalnie. O. Tylko to się w ogóle nie świeci chyba. Czekajcie, czy to się świeci. Nie, no to coś tutaj światła daje chyba. Nie, daje światło tam, więc git, może być coś takiego. Dobra, tu, ale i tak zostawmy tą lampę tutaj, ona tu w sumie pasowała. Doniczkę jakąś, o, mamy tu, przygotowałem sobie, właśnie, bo chciałem tu posadzić jakiś na przykład myk, coś takiego. Może być. Mamy też kowadło i to, więc to myślę, że możemy dać tutaj na przykład, postawić to... Coś takiego można zrobić. Okej, okay, no prezentuje się to coraz lepiej. Aczkolwiek wiecie co, tu jest strasznie ciemno. Z tej strony, tu by się przydało dać jakiś tutaj na przykład. O, możemy tu dać, bo tam jest jakiś blok za tym. Tutaj dać lampę, tylko czy ja... Tu za dużo jest tych lamp, tu jest niepotrzebne aż ich tyle. Tu zabierzemy stąd lampę. Zamurujmy to. To tyle wystarczy, to mi się wydaje. Możemy, wiecie co zrobić, możemy jeszcze wykorzystać to i tutaj zrobić tak całkowicie po bandzie, wiecie o co chodzi. A to teraz możemy wstawić tu i mamy światło jakieś. Dobra, jest git. Dobra, przejdźmy w takim razie... O, możemy te trapdory jeszcze, patrzcie, tu wykorzystać do tego. Zrobić taką jakby podpórkę. No, może być. Tu możemy też zrobić coś takiego. O, no i fajnie to wygląda, myślę. I tutaj coś takiego. Nie wiem, tak kombinuję teraz już chyba na siłę za bardzo, ale możemy... No coś jak to było tak zrobione, też fajnie wyglądało. Dobra, niech jest tak w takim razie. I tu postawmy coś tak... O, i to w sumie bardziej by pasowało tutaj, tak mi się wydaje. Tu, chociaż nie wiem, czy na tym tak to ma być. Bo to można zamknąć, a moglibyśmy dać tutaj to. Co będzie lepiej wyglądać? Chyba to. Chociaż... No dobra, zróbmy coś takiego. Coś takiego zróbmy, właśnie. I zabiorę jeszcze jedną tą i tutaj stawiamy myk. No i git, w sumie tak może być. Tylko to tutaj teraz nie pasuje, jak nie jest po całości. Więc to zabierzemy, wykorzystamy to do czegoś innego. Myślę, że znajdziemy na to sposób jakiś. Mamy 4. Gdzie by tu pasowały 4? Może tutaj gdzieś w pokoju? Czy tu gdzieś się przydadzą? Chyba nie. Chociaż wiecie, co możemy zrobić? Możemy zrobić tajne przejście jakieś. Tu, coś takiego. O, i tu zrobimy jeszcze pum i zrobimy przejście gdzieś tam dalej. O, to jest git pomysł, dobra. Odłóżmy to na razie i zajmijmy się stołem i mapami, więc odłóżmy wszystko, co mamy. To zabierzmy sobie, bo to akurat mi się przydadzą takie rzeczy. Tu jest git, zabierzmy te mapy wszystkie. Teraz będzie najgorzej właśnie z tymi mapami, żeby je poukładać tak jak należy. Ale damy radę jakoś. Dobra, tu chcę zrobić taki stół na środku. Tu jest mniej więcej środek, tak mi się wydaje. Coś takiego. Potrzebujemy... O, nie, źle postawiłem to. Dobra, tutaj zróbmy tak. Bo to musi być 3x3. No, coś takiego. No, może być. Dobra, stawiamy tutaj w takim razie te ramki. Myk. I teraz trzeba te mapy wszystkie posegregować. Zobaczymy, czy ja Teraz jest challenge. Rozpoznaj palionowo... rozpoznaj część mapy po tym, która to jest jakby... znaczy, po mapie poznaj, która to jest część palionowa. Tu mi się wydaje, że to jest to. Albo nie. Czekajcie, nie mam pewności. Zacznijmy od tego, czego jestem pewien. To będzie tu. Okej. Okay. To będzie tu w takim razie. Albo nie. Nie. To będzie tu. To będzie tu. Tak. No to nie, to będzie tu. A to będzie tu. Bo to jest tak ta mapa sięga chyba. Dobra, tutaj mamy... to będzie tu. Nie. To będzie na środku. Miki dołączyła na serwer. Dobra, teraz na szybcie w takim razie ciągle, żeby mnie tutaj nikt nie zauważył. Dobra, tu mamy, to będzie chyba to. Tak, dobra. To będzie tu. Tak, dobra. Tu mamy, to będzie tutaj. Oho, okej, okay, pasuje. To będzie tu, świetnie. To będzie tu. Tak, i to będzie tu. Gitara, ej, fajnie, super. Udało nam się to zrobić, tu jest trochę mało światła na górze. Więc wykorzystałbym w sumie te...
te grzyby chyba. Te grzyby są spoko do takich właśnie rzeczy. Zróbmy tak, tu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I zamiast tego damy po prostu te grzyby. Myślę, że one tu będą... No, w miarę pasować tu będą chyba. Idealnie są z 9, to mi idealnie starczyło. I jest git, i one tu oświetlą jakoś. Nie, no fajnie, tu jeszcze zbroję damy na samym końcu, żeby tutaj zrobić taką zbrojownię. Ale to nie wszystko, widzowie, to nie wszystko, ponieważ musimy tu przygotować gdzieś też więzienie dla Yetiego. Ponieważ chciałbym go tutaj uwięzić. Tak jak on mnie uwięził, tak ja go uwięzię tutaj. Więc musimy znaleźć miejsce, w którym byśmy to zrobili. I wydaje mi się, że najlepszym miejscem w sumie, pomijając to, że tą skrzynkę można by było się jej pozbyć stąd, zabierzmy tutaj sobie to tak, zabierzmy to i tą skrzynkę postawmy. Gdzie tą skrzynkę postawić? Na razie nie wiem. Dobra, odłóżmy tutaj na razie do tego te rzeczy, co nie potrzebujemy, to nam się może przydać, bo Milk jest na serwerze, więc muszę się ukrywać teraz, koniecznie. Ale przygotować więzienie i wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak zrobimy to tu po prostu i się przekopiemy gdzieś dalej. I zrobimy po prostu tutaj takie jakby pomieszczenie, w którym będzie można zrobić małe więzienie, takie... O kurczę, to nie tak miało być. Coś takiego tutaj i zrobimy takie, wiesz, małe więzienie, żeby po prostu móc go tu uwięzić w razie, gdybyśmy go mogli złapać, wiecie o co chodzi. Ponieważ ja muszę się zemścić na nim za to, co on mi zrobił, za to, że on mnie tak torturował tam. Ja suchej nitki po sobie nie zostawię, widzowie. Ja obiecuję, że on tutaj jeszcze zobaczycie go jeszcze tu uwięzionego i nie będzie tak mu miło i tak wesoło. Więc ja tutaj szybko robię takie przejście i zrobimy jakąś taką przykładową jakąś taką. Tu najgorszy jest ten dirt, nie? No nienawidzę tego dirta. Ale dobra, tu zróbmy tak i tutaj będzie ta cela jakoś mniej więcej. Więc zróbmy tak, że... Czekajcie, bo nie mam w ogóle żadnego światła tutaj. Weźmy sobie glowstone'a, bo wiem, że tutaj nam zostało go trochę. Więc bierzemy tak, postawmy tu. I teraz tak, tu drzwi. Tutaj będzie... Czekajcie, czy ja tutaj się nie wkopię w to, co ja mam tam? Chyba nie. Dobra, tutaj, tu będą drzwi. I tu będzie ta cela taka właśnie. Niewielka, nie za mała, nie za duża. Lecz w sam raz, prawda? I tutaj idealnie dla Yetiego. I jeszcze jedno. No, ale to niech zna moją łaskę, prawda? Tu i zróbmy jedno do góry, tak żeby tutaj, żeby mógł sobie czasem podskoczyć i nogi wyprostować. Niech zna moją dobroć w tym momencie, nie? Jak już tutaj zostanie zamknięty, to będzie mi dziękować za to. No i coś takiego mniej więcej. Tu będę musiał przygotować drzwi, zrobić kraty. W środku mu to jakoś umeblować, ale to zrobimy następnym razem, ponieważ nie mam na to aktualnie itemów, muszę to zdobyć póki co. No a tymczasem dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Jeśli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę. No i co? Możecie dać znać, co sądzicie o tej bazie, bo mi się wydaje, że jest git, mi się wydaje, że tutaj możemy naprawdę sporo czasu spędzić, przeanalizować całą mapę, zobaczyć, jak to tu wygląda. No i może tą mapę przeniesiemy w jakieś inne miejsce i zrobimy ją o wiele większą, tak żeby też uwzględnić tutaj ten zamek, tam jest jego, później tam jakiś ten, tą fortecę, tam gdzie tam jest ten... Ten lud, ten mur taki, co ja stamtąd uciekłem, co mnie tam więził. No, możemy to takie coś zrobić. Moim zdaniem bardzo obleśnie wygląda to palionowo, co jest zaśnieżone, więc będzie trzeba znaleźć sposób na odśnieżenie. Aczkolwiek patrzcie, tutaj jest jakoś tak zielono. Czemu tu jest tak zielono? A, wiem, bo tam jest zboże i zboże nie jest zasypane śniegiem. Okej, dlatego tam jest tak zielono. Dobra, rozumiem. No, nieważne, w każdym razie to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa.